Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Dlaczego? Odcinek 8. Bestie Szatana. Cześć. Dzisiaj opowiem Wam bardzo ciekawą i dość skomplikowaną historię, ale z drugiej strony mam często wrażenie, że właściwie wszystkie historie na tym kanale takie właśnie są. Ta sprawa jest we Włoszech znana pod nazwą Bestie di Satana, czyli Bestie Szatana, co już może Wam nieco sugerować jej przebieg i tematykę. Zanim zacznę, przypomnę jeszcze tylko o możliwości subskrybowania tego kanału. Zapraszam też na Facebooka i Instagrama Krymitalia Podcast. Uprzedzam, że w tej sprawie będzie sporo bohaterów i co za tym idzie, sporo imion i nazwisk do zapamiętania, ale jak zawsze postaram się opowiedzieć to najjaśniej jak się da. Zatem nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Poznajmy najpierw pewnego młodego mężczyznę, który w 2005 roku ma 28 lat i nazywa się Eros Monterosso. W jego życiu nastoletnim nie ma żadnych poważniejszych problemów. Jest takim chłopakiem jak każdy inny w jego wieku. Chodzi do szkoły, ale niestety nie jest w niej orłem i mimo wielu prób nie udaje mu się uzyskać świadectwa ukończenia liceum ekonomicznego. Nie poddaje się jednak tak łatwo. Zapisuje się na przykład na kursy wieczorowe, ale tam nadal nauka nie idzie mu zbyt dobrze. Przez krótki czas też pracuje, a zaraz później rozpoczyna służbę wojskową. Jego ogólny stan zdrowia jest dobry, ale w październiku 1999 roku u Erosa zaczynają pojawiać się pewne oznaki emocjonalnych zaburzeń. Te symptomy nie są charakterystyczne dla żadnej poważnej choroby psychicznej, wskazują raczej na osobowość typu borderline. Poza tym można je również przypisać stanom, jakich bardzo często doświadczają młodzi ludzie powołani do służby wojskowej. Są to zaburzenia snu, różne stany lękowe, trudności w przystosowaniu się do panującej dyscypliny, a także skłonność do samookaleczeń. Tego typu stany i zachowania często obserwuje się u osób, które powołano do wojska. Nasz Eros zresztą też nie jest zachwycony tym, że musi odbywać służbę wojskową. Zupełnie nie tak wyobrażał sobie swoją karierę. Chciał raczej wstąpić do policji, więc nie jest w tym okresie swojego życia zbyt szczęśliwy. Oprócz tego ma problemy również w domu. Jego mama jest w separacji z ojcem i co kawałek w związku z tym przeżywa załamania nerwowe. Ciągle płacze, jest smutna i neurotyczna. Mimo to Eros w pełni korzysta z możliwości, jakie daje mu wojsko i w 2001 roku zdobywa na przykład licencję spadochroniarza, a także miano najlepszego słuchacza tego właśnie kursu spadochronowego. Od 1995 roku uprawia również sztuki walki i zdobywa kolejne stopnie zaawansowania właśnie w przeróżnych dyscyplinach tych sportów walki. Dzieciństwo Erosa ogólnie było dość szczęśliwe. Zajmowała się nim przede wszystkim mama z pomocą babci. Zresztą wszyscy mieszkają razem w jednym domu. Już też wtedy, kiedy Eros jest tak naprawdę dorosłym mężczyzną. Na pewno jednak odejście ojca w znaczący sposób wpłynęło na życie i zachowanie dorastającego nastolatka. Mimo wszystko jest on osobą towarzyską, otwartą, ma bardzo wielu przyjaciół i nie stroni również od różnych uczuciowych relacji. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę to jego zaburzenie, jakim jest borderline, potrzebuje wciąż nowych i mocnych doznań, a jego nastroje wahają się od depresyjnych, a wręcz prowadzących do myśli samobójczych, po euforyczne. Nie ma jednak, powtórzę jeszcze raz, nic w jego zachowaniu, co sugerowałoby lekarzom czy specjalistom chorobę psychiczną. Zresztą, gdyby tak było, no to raczej nie zostałby przyjęty do wojska ani na kurs spadochroniarstwa. Podkreślam ten fakt, ponieważ później będzie to dość istotne. Przenieśmy się teraz do stycznia 2004 roku. Wtedy to w nocy z 23 na 24 karabinierzy odkrywają ciało pewnej dziewczyny. Znajduje się ono w niewielkiej miejscowości o nazwie Golasecca w regionie Lombardia. Ostatnio zresztą coś dużo mamy tych spraw z Lombardii, ale jest to czysty przypadek, tak się po prostu składa. W każdym razie dziewczyna owa leży w szklarni położonej obok przytulnej chatki otoczonej lasem. Jest to, wiecie, taki domek, do którego można sobie od czasu do czasu pojechać na weekend czy tam na jakieś wolne dni, żeby odpocząć na łonie natury. Dziewczyna zostaje szybko zidentyfikowana jako Mariangela Pezzotta, córka wpływowego członka partii politycznej Forza Italia. Być może znacie tę nazwę. Kobieta ma w momencie odnalezienia 27 lat, no bądź można powiedzieć już miała, i wydaje się, że zginęła naprawdę okrutną śmiercią. Jej twarz jest zdeformowana, prawdopodobnie w wyniku strzału, który, jak później dojdą do tego eksperci, zresztą też to wyniknie z zeznań, który to miał ją tylko ogłuszyć, a nie zabić. A następnie dziewczyna została pobita na śmierć ciosami zadawanymi przede wszystkim w głowę, w wyniku czego jej czaszka została niemalże zmiażdżona. W sypialni tej chatki funkcjonariusze odnajdują różne niepokojące przedmioty. Między innymi ogromną woskową świecę, która musiała się wtedy palić już od niemal 12 godzin, oraz figurkę przywołującą od razu na myśl jakieś tajemnicze kulty ezoteryczne. Ale skąd w ogóle karabinierzy wiedzieli o tej chatce, o szklarni i o ciele zmasakrowanym tej młodej dziewczyny? Ano, wszystko zaczyna się, kiedy pewien właściciel drukarni dzwoni na numer alarmowy i zgłasza, że na ulicy, niedaleko miejsca, w którym pracuje, znajduje się pewien dziwnie zachowujący się mężczyzna. Na jego spodniach widnieją duże plamy z ziemi i błota, a on sam krzyczy coś w niebogłosy, wręcz tak, jakby był w jakimś delirium, i kopie zaparkowane przy ulicy samochody. Karabinierzy ustalają, po przyjeździe już tam na miejsce z powodu tego zgłoszenia, że ów młody człowiek nazywa się Andrea Volpe. No i zaczynają zadawać mu oczywiście pytania o to jego dziwne i nietypowe zachowanie. Niestety kontakt z tym mężczyzną jest dość utrudniony, ale mimo wszystko z jego bełkotliwej mowy można co nieco wywnioskować. No i policja dowiaduje się, że miał on zostać zaatakowany przez jakąś grupę bandytów, a towarzyszyła mu jego dziewczyna. W międzyczasie na miejsce przyjeżdżają rodzice tego mężczyzny, tego Andrei, no i również oczywiście zaczynają wypytywać swojego syna o to, co się w ogóle stało, skąd to całe zamieszanie. Andrea ponownie im wszystko opowiada, ale tym razem jego wersja delikatnie różni się od poprzedniej. Mówi im, że na miejscu tego rzekomego ataku została jakaś dziewczyna. Nie precyzuje w tym momencie, czy jest to konkretnie jego dziewczyna, czy koleżanka, czy ktoś całkiem obcy, ale mówi, że jest ona na pewno w niebezpieczeństwie. Karabinierzy udają się oczywiście na miejsce wskazane przez Andreę, na to miejsce, gdzie miało dojść do ataku i gdzie właśnie ma przebywać ta dziewczyna, która jest w niebezpieczeństwie. No i znajdują tam, po pierwsze, wbity w mur samochód, jest to srebrny Fiat Uno, jest on pusty, w środku nie ma nikogo, za to w niewielkiej odległości stoi kolejne auto, tym razem Honda Accord, a w tym to aucie za kierownicą siedzi młoda dziewczyna, która jest pod widocznym wpływem jakichś narkotyków albo innych substancji psychoaktywnych. Zostaje ona zidentyfikowana jako Elisabetta Ballarin. W tym czasie karabinierzy odkrywają, że ów Fiat Uno, rozbity o mur, należy do żony znanego polityka Forza Italia, a matki Mariangeli Pezzotty, czyli tej dziewczyny, której ciało, jak wam już powiedziałam, zostanie odnalezione w szklarni. Elisabetta i Andrea zostają zabrani do szpitala, gdzie po otrzymaniu pierwszej pomocy otumaniona jeszcze narkotykami Elisabetta opowiada mamie Andrei o morderstwie Mariangeli Pezzotty i o tym, gdzie zostało schowane jej ciało. Tak się zresztą składa, że szklarnia i domek należą do rodziny Elisabetty, a ona sama jest dziewczyną Andrei Volpe. Dużo więcej przyprawiających o gęsią skórkę szczegółów podaje sam Andrea. Opowiada on, że Mariangela, ta zamordowana dziewczyna, była jego ex-dziewczyną i 23 stycznia dostał on telefon od swojego przyjaciela, który nazywa się Nicola Sapone, i zadzwonił on do niego z prośbą, żeby powiedział tej swojej ex-dziewczynie, Mariangeli, żeby ona właśnie przyjechała do tej chatki w Gola Secca. A miała tam przyjechać po to, żeby oddać jakąś tam kasetę wideo, którą wcześniej miała pożyczać. No i tak się stało. Mariangela dostała ten telefon od swojego ex-chłopaka, dotarła na miejsce. Kiedy tam dojechała, Andrea i Elisabetta już byli pod wpływem substancji niedozwolonych. No i Andrea opowiada, że w pewnym momencie dał on znak swojej dziewczynie, Elisabetcie, i wtedy ona wyszła do drugiego pokoju, a po chwili wróciła ze strzelbą w dłoni. Ustawiła się z tą strzelbą w drzwiach, blokując w ten sposób Mariangeli wyjście i biorąc ją na cel. W tym samym czasie Andrea, według jego własnych słów, wyjął z kieszeni dżinsów kolejną broń, tym razem pistolet kaliber 38, i również wycelował go w swoją byłą dziewczynę. W tym momencie cała trójka zaczęła się kłócić, co chyba nie jest jakieś zaskakujące. No na pewno dziewczyna była, delikatnie mówiąc, zaskoczona, kiedy zobaczyła swojego byłego chłopaka i jego obecną dziewczynę celujących do niej z broni. No i po jakimś czasie, po chwili tej kłótni, Andrea mówi, że wystrzelił swojej byłej dziewczynie, Mariangeli, prosto w twarz. Wtedy też ona osunęła się na stół, a z jej ust zaczęła wypływać krew. I w tym momencie Andrea zeznaje, że wypowiedział następujące słowa. Eliminacja trwa bez litości dla całkowitego oczyszczenia, oddając prochy wroga temu, który zasiada na tronie. Po zacytowaniu tego dziwacznego zdania, bez mrugnięcia okiem, zimnym, spokojnym tonem, Andrea ciągnie swoją opowieść dalej. Kiedy Mariangela się wykrwawiała, on wypił wypływającą z jej ran krew, a następnie, właściwie już nie wiedząc, co ma robić dalej, tak zeznaje, zadzwonił do swojego przyjaciela, o którym wam już wspomniałam, do Nicoli Sapone. Tego samego, który kazał mu zwabić, można powiedzieć, Mariangelę do tej chatki. Kiedy Nicola przyjechał na miejsce, ten właśnie przyjaciel, z miejsca przede wszystkim wściekł się na Andreę i Elisabettę, wrzeszcząc, że nie potrafią oni nawet zabić człowieka. Okazało się bowiem, że Mariangela nadal żyje, pomimo tego, że została tak naprawdę postrzelona prosto w twarz. Cała trójka, Andrea, Nicola i Elisabetta, zaciągnęła więc dziewczynę do sąsiadującej z domkiem szklarni i tam dokończyła dzieła, bijąc ją na śmierć i na koniec grzebiąc zwłoki częściowo w błocie. Następnie Andrea i Elisabetta próbowali upozorować wypadek drogowy, stąd właśnie rozbity Fiat Uno mamy Mariangeli. Zaraz po opowieści o chatce z horroru, jak ochrzci ją wkrótce prasa, 30-letni Andrea Volpe i 19-letnia Elisabetta Ballarin zostają aresztowani. Wkrótce potem za kratki trafia również Nicola Sapone, przyjaciel Andrei, ten, do którego miał on dzwonić i przed, i po morderstwie. Już po aresztowaniu Andrea zaczyna bardzo chętnie i czynnie współpracować ze śledczymi. Opowiada on niewiarygodną historię o sekcie, a właściwie o grupie satanistycznej o nazwie Bestie Szatana, której od niedawna jest członkiem. Rytuał inicjacji otwierający adeptowi dojście w ogóle do tej grupy, ale także umożliwiający już przyjętemu członkowi na przykład osiągnięcie kolejnego stopnia wtajemniczenia, miał polegać między innymi na zabiciu człowieka i wypiciu jego krwi, co też, jak wiecie, Andrea skrupulatnie uczynił. Śledczy oczywiście drążą cały ten temat i dochodzą w końcu do wniosku, że dla owej grupki młodych ludzi kult szatana był prawdopodobnie jedynie pretekstem do różnych działań, mających przynosić przede wszystkim ekstremalne doznania, takie jak odurzanie się substancjami niedozwolonymi, upijanie się, różnego rodzaju, w skrócie, czyny zabronione. Miało też wśród członków grupy dochodzić do orgii i ogólnie stosunków seksualnych opartych na zależności psychologicznej, przemocy i manipulacji. I tak krok po kroku, przesłuchując przede wszystkim Andreę, śledczy dochodzą do wniosku, że grupa, o której mężczyzna opowiada, może mieć coś wspólnego z zaginięciem pewnej pary, która, jak się okazuje, również do tego kultu należała. Byli to 16-letni Fabio Tollis i 19-letnia Chiara Marino. Ci młodzi ludzie w wieczór swojego zaginięcia znajdowali się w mediolańskim pubie Midnight, w którym grano muzykę metalową, a był on znany jako miejsce spotkań młodych satanistów. Było to 17 stycznia 1998 roku, czyli 7 lat wcześniej. 6. Do takich wniosków przyczynił się znacząco również ojciec Fabia, tego zaginionego chłopaka, który od chwili zaginięcia syna prowadził własne, prywatne dochodzenie i choć nie miał dowodów, to był przekonany, że za zniknięciem jego syna oraz jego dziewczyny Chiary stoją ich znajomi, z którymi ta para właśnie bardzo często się spotykała. Ale jak w ogóle do tego zaginięcia doszło? 17 stycznia 1998 roku około 23:30 Fabio i Chiara wyszli z tego pubu Midnight, mówiąc swoim znajomym, wśród których byli m.in. Nicola Sapone i Andrea Volpe, że muszą gdzieś tam zadzwonić. I faktycznie Fabio wtedy wykonał telefon do swojego ojca, informując go, że nie wróci na noc do domu. Ojciec zauważył wtedy, że syn ma jakiś dziwny ton głosu i starał się wydobyć z niego trochę więcej informacji, wypytać go o przyczynę w ogóle tego telefonu, ale przede wszystkim tego, że chłopak nie zamierzał wracać do domu. Nie wiem, czy było to jego takie zwyczajowe postępowanie, no w końcu miał dopiero 16 lat, czy często mu się zdarzało, że do tego domu nie wracał, nie mam na ten temat informacji, ale wiem na pewno, że ojciec w jakiś tam sposób chciał go wypytać, co się dzieje, więc być może była to jakaś nienaturalna sytuacja jednak. Jednak całe to wypytywanie, wszystkie te próby nic nie dały, ponieważ Fabio najzwyczajniej w świecie przerwał rozmowę i odłożył słuchawkę. No i ojciec młodego człowieka był tym do tego stopnia zaniepokojony, że po prostu wsiadł w samochód i pojechał do tego pubu Midnight. Wiedział, że tam syn jest ze swoją dziewczyną i z tymi znajomymi. Zresztą jeździł już do tego miejsca wielokrotnie wcześniej, aby na przykład właśnie odebrać Fabia, czy tam tych jego przyjaciół. No, wiedział po prostu, że syn tam często się pojawia. Kiedy jednak dojechał tam na miejsce, ani po Fabiu, ani po Chiarze, ani też po innych nie było już żadnego śladu. Teraz, w trakcie tego śledztwa dotyczącego śmierci Mariangeli, okazuje się, że zaraz po tym telefonie Fabio wsiadł do samochodu razem z Andreą i Nicolą. W drugim aucie siedziała Chiara z jeszcze jednym chłopakiem, który nazywał się Mario Maccione. Od tego momentu po Fabiu i Chiarze nie pozostał żaden ślad, a ich znajomi rozpowiadali, że para po prostu uciekła, ponieważ chciała rozpocząć nowe życie razem, z dala od wszystkich dotychczasowych problemów, od całej tej rzeczywistości, która ich otaczała. Chcieli zacząć na nowo. 28 maja 2004 roku dzięki wskazówkom Andrei ciała Fabia i Chiary zostają odnalezione niedaleko cmentarza, w głębokim na 2 metry dole wykopanym w lesie w Gola Secca. Tam, w tej miejscowości, gdzie również znajduje się, w cudzysłowie, chatka z horrorów. Przed śmiercią Chiara została wielokrotnie wykorzystana seksualnie, również, jak zeznaje Andrea, przez jej własnego chłopaka, Fabia. Jednak Fabio w pewnym momencie miał się zorientować, że grupa chce dokonać na Chiarze morderstwa rytualnego i starał się wtedy obronić dziewczynę. Niestety w oczach grupy okazał wtedy słabość, która nie mogła być w żaden sposób tolerowana, dlatego również on został zmasakrowany na śmierć ciosami młotka i noża. Śmierć Mariangeli według śledczych jest powiązana z morderstwem Chiary i Fabia, ponieważ członkowie grupy bali się, że dziewczyna zna za dużo szczegółów tej zbrodni i że może komuś coś sypnąć. Dlatego właśnie postanowili ją uciszyć. Pomiędzy czerwcem i lipcem 2004 roku policja aresztuje wiele kolejnych osób. Wśród nich jest m.in. mężczyzna, od którego zaczęłam całą opowieść – Eros Monterosso. Postanowiłam zacząć od niego, żeby zarysować Wam nieco ten kontrast pomiędzy tym, co wynikało z oceny psychologicznej Erosa, którego uznano tak naprawdę za normalnego chłopaka, a tym, w czym brał udział. Przeciętny, niesprawiający większych problemów, licencjonowany spadochroniarz, były żołnierz, wychowywany przez mamę i babcię. Tak, również i on należał do bestii szatana. Oprócz niego za kratki trafiają Pietro Guerrieri, Mario Maccione, Paolo Leoni, pseudonim Ozzy, Massimo Manni i Marco Zampollo. Andrea, Elisabetta i Nicola zostają oskarżeni o zabójstwo Mariangeli, natomiast pozostali o zabójstwo Chiary i Fabia. Pietro Guerrieri jest ciężko uzależniony od kokainy i to właśnie jemu Andrea powierzył zadanie wykopania dołu w lesie w Gola Secca przed morderstwem Chiary i Fabia. Rozkazał mu po prostu: nie zadawaj pytań, idź i kop. W dole, tak mu powiedział, zbiorą krew pochodzącą z rytualnej ofiary, którą złożą w noc pełni księżyca. W toku śledztwa okazuje się, że grupa Bestie Szatana powstała około roku 1995. Tworzyli ją młodzi ludzie w wieku od 16 do 29 lat, których łączyły zamiłowanie do narkotyków i alkoholu oraz fascynacja skrajnymi odłamami heavy metalu i death rocka. Z pamiętników, które prowadzili niektórzy członkowie grupy, wynika, że wszyscy fascynowali się również okultyzmem, niewyjaśnionymi tajemnicami i rytualnymi satanistycznymi ceremoniami. Rodzice zamordowanej Chiary zeznają, że miała ona w swoim pokoju rodzaj ołtarzyka, na którym stały m.in. czarne świece i który był przykryty tkaniną z narysowanym pentagramem, dużą kozią łapą i czaszką. Członkowie grupy lubili również zadawać sobie wzajemnie ból. Andrea Volpe zeznał, że raz gasili papierosy na ciele Fabia Tollisa, a w tym samym czasie Eros Monterosso gryzł go w szyję. Paolo Leoni, Ozzy, raz został zatrzymany przez policję, jak kompletnie pijany i naćpany spacerował po torach metra, krzycząc coś niezrozumiale. Wyjaśnił potem, że była to tak naprawdę próba samobójcza, którą chciał podjąć z powodu śmierci w niedalekim odstępie czasu zarówno jego ojca, jak i siostry. Ogólnie zachowania członków grupy bywały bardzo destrukcyjne, a kolejne stopnie wtajemniczenia uzyskiwało się, poddając się różnym próbom. Po takiej udanej próbie członek zawiązywał pakt krwi, który zobowiązywał go do tego, że nigdy nie będzie mógł opuścić szeregów grupy, chyba że po swojej śmierci. Z zeznań członków grupy wynika, że decyzja o złożeniu kary w ofierze była wspólna i podjęli ją wszyscy zainteresowani. Powodów miało być kilka. Między innymi to, że dziewczyna planowała odciąć się od grupy, tak więc bali się, że może komuś wyjawić różne nieprzyjemne i nielegalne szczegóły, a oprócz tego była, wedle ich przekonania, podobna do Matki Boskiej. Postanowiono więc, że idealnie nadaje się na rytualną ofiarę. Jak już wiecie, początkowo morderstwo Fabia nie było planowane. Kiedy jednak chłopak zrozumiał, że Chiara zaraz zostanie zabita, zaczął protestować. Mimo że miał 1,90 m wzrostu, koledzy z łatwością go przytrzymali, a następnie pobili, zadając mu również ciosy nożem. Według kilku innych źródeł grupa planowała zabić również jego od samego początku, ponieważ zbyt wzorował się na jednym z nich, na Mario Maccione. I ten miał się bać, że przez to straci na jego rzecz władzę i autorytet, tak jakby Fabio zajmie jego miejsce. Nieważne jak było, w każdym razie wiecie już, że niestety zginęli oboje. Chiara i Fabio, kiedy już zostali tak mocno pobici, byli już na skraju agonii, ale jeszcze żyli. Wtedy Nicola Sapone, żeby nie słyszeć ich jęków, wepchnął im do ust kasztany w kolczastych łupinach. Zaraz potem zanurzył papierosa w ich krwi i go zapalił. A tuż po tym, jak ciała umierającej dwójki młodych ludzi zostały wrzucone do dołu, pozostali mężczyźni oddali na nie mocz i krzyczeli hasła w stylu: zombie, wstańcie jeśli możecie, teraz jesteście niczym więcej jak tylko zombie. Według zeznań Maria Maccione próbę zamordowania Chiary grupa podjęła już wcześniej. Pierwszy raz miało to miejsce w Parco Sempione w centrum Mediolanu, gdzie często można było spotkać narkomanów. Dali jej wtedy drinka z rozpuszczonymi lekami nasennymi, a plan był taki, żeby właśnie tymi lekami ją spowolnić i otępić, a następnie zrobić jej zastrzyk ze śmiertelnej dawki heroiny, tak aby wyglądało to na przedawkowanie. Zamysł nie doszedł wtedy jednak do skutku, prawdopodobnie dlatego, że tuż przed tym, jak mieli podać jej ten zastrzyk, obok przechodził patrol karabinierów i zwyczajnie stchórzyli. Kolejną próbę podjęli jakiś czas później. Powiedzieli wtedy Chiarze i Fabiowi, że szatan chce, aby uprawiali seks. Kazali im wsiąść do Renault należącego do Pietra Guerrieri, a w baku auta wcześniej umieścili petardy, tak aby spowodować wybuch. Kiedy już Chiara i Fabio byli w środku, coś się jednak nie udało i samochód nie wybuchł, a jedynie się zwęglił i parze nic się nie stało. Jak już wiecie, trzecia próba niestety się powiodła. To jednak nie wszystkie zabójstwa, jakie przypisano bestiom szatana. Śledczy ustalają również przede wszystkim dzięki zeznaniom Andrei Volpe, że to właśnie grupa stoi za morderstwem 22-letniego robotnika, którego znaleziono powieszonego w 1990 roku na schodach w budynku szkoły średniej, do której w przeszłości uczęszczał. Miał się on wcześniej pokłócić z Nicolą Sapone, który przez to skazał go na śmierć. Podobny los spotkał kilka miesięcy później 28-latka spalonego na cmentarzu w Leniano. W tej samej miejscowości kilka lat później traci życie w wyniku powieszenia przyjaciel Nicoli Sapone. I kolejna tajemnicza śmierć 20-letniego Andrei Bontade, który stracił życie w wyniku dziwnego wypadku samochodowego kilka godzin po tym, jak spotkał się z Nicolą Sapone. Miał on być wcześniej członkiem grupy, pomagał nawet w wykopywaniu dołu przed zabójstwem Chiary i Fabia, ale na miejscu zbrodni ostatecznie się nie pojawił i zaczął później rozluźniać swoje kontakty z grupą, za co prawdopodobnie spotkała go kara. Śledczy podejrzewają, że Sapone mógł zmusić go do samobójstwa. Powiedział mu, że albo on zabije się sam, albo grupa zrobi to za niego. Dwudziestolatek rozbił się więc swoim autem, pędząc z ogromną prędkością 180 km na godzinę. Początkowo wzięto to za wypadek pod wpływem alkoholu i narkotyków, ale na jezdni nie było żadnych widocznych śladów hamowania. Dokładnie tak, jakby chłopak zrobił to specjalnie. Wróćmy teraz do początków powstania grupy. Z ustaleń śledztwa wynika, że wszystko zaczęło się od spotkania Paula Leoniego, pseudonim Ozji, i Nicoli Sapone. Ten drugi aż do chwili spotkania Paula prowadził raczej normalne życie, podobnie jak Eros Monterosso. Pracował jako hydraulik i nie miał żadnych problemów z prawem. Co innego natomiast Ozji. Jego ojciec został skazany za morderstwo, a on sam handlował narkotykami i był znany w okolicy jako taki miejscowy satanista. Andrea Volpe z kolei dołączył do grupy już później, na zaproszenie Nicoli. I mimo, że Andrea nigdy nie uchodził za lidera Bestii Szatana, to członkowie grupy są dość zgodni, że to właśnie od jego pojawienia się w tym towarzystwie zaczęły się również pierwsze myśli o morderstwach rytualnych. Volpe był poważnie uzależniony od narkotyków, ciągle przebywał na jakichś odwykach, ale jednocześnie był bardzo charyzmatyczny. Potrafił zjednywać sobie ludzi, był również umiejętnym manipulatorem. W pamiętnikach znalezionych w domu w Golasekka całe strony poświęca technikom hipnozy. Chwalił się również tym, że wiedział, jak zmieszać pewne substancje w taki sposób, aby osoba, która je wypije, wykonywała jego rozkazy. Ważnym członkiem grupy był również Mario Maccione. Według zeznań innych był on medium, które potrafiło kontaktować się z demonicznymi bytami podczas seansów spirytystycznych, a czasami sam bywał przez nie opętany. Twierdził on, że demony podczas tych seansów dyktowały mu sekretny, demoniczny alfabet, który później grupa wykorzystywała, żeby szyfrować między sobą wiadomości nieprzeznaczone dla niepowołanych oczu. Najbardziej charyzmatyczną postacią w całej grupie był jednak Ozzy. Bardzo zależało mu na tym, aby uchodzić za najsilniejszą jednostkę, co zresztą często podkreślał. Uchodził w grupie również za znawcę demonologii. Jego ojciec, o którym już wspomniałam, oprócz tego, że dopuścił się morderstwa, miał również przydomek szatan i sam był członkiem sekty o nazwie Sai Baba, a syn był z nim bardzo mocno związany. To właśnie Ozzy zazwyczaj wymyślał rytuały inicjacyjne w grupie, takie jak przypalanie papierosami i gryzienie. Cała grupa, jak widzicie, była skoncentrowana wyraźnie wokół mężczyzn. Najważniejszymi osobami według stopnia wtajemniczenia byli Leoni, Sapone, Monterosso, Zampollo i Maccione. Na następnym poziomie byli ci, którzy dostąpili inicjacji, np. Guerrieri, Volpe, Tollis i Manni. Członkom grupy po rytuałach inicjacyjnych nadawano specjalne imiona, np. Ewol, Chaos, Izidon Daimon. Wokół nich wszystkich krążyły też inne osoby, czyli można powiedzieć kandydaci, którzy oczekiwali na przyjęcie w szeregi grupy. Jeśli zdecydowano, że byli tego godni, następowała inicjacja. Z dokumentów sądowych wynika, że w sprawie Erosa Monterosso poproszono o opinię ojca egzorcystę. Chłopak miałby dokonywać zarzucanych mu czynów w wyniku opętania przez diabła. Zostało to jednak odrzucone przez sąd, a uzasadnienie było takie, że ewentualne opętanie jest kwestią jedynie wiary, a nie nauki i dlatego nie może być brane pod uwagę na potrzeby procesu. Jak pamiętacie, nie stwierdzono też u niego choroby psychicznej, a jedynie borderline i uznano, że może odpowiadać za swoje czyny, a w momencie dokonywania ich był jak najbardziej poczytalny. Podkreślano również fakt, że Eros odpowiadał na wszystkie pytania bardzo jasno i rzeczowo. Nie było w jego zeznaniach żadnych nieścisłości i zdecydowanie potrafił rozróżnić działania zgodne z prawem i dozwolone od tych nielegalnych. Próbował oczywiście przedstawić siebie jako osobę zaburzoną, która działała pod wpływem innych. Opowiadał też o seansach spirytystycznych, w których brał udział, a którym przewodził Mario Maccione i których rzekomo on miał się bardzo bać. Jednak opinia psychiatryczna mówiła jasno, że Eros był poczytalny i normalny. Procesy rozkarżonych rozpoczęły się w 2006 roku. Prokuratura zebrała wystarczające dowody na to, aby oskarżyć grupę o śmierć Fabia Tollisa, Chiary Marino, Mariangeli Pezzotty i Andrei Bontade, tego, który rozbił się autem pod wpływem Nicoli Sapone. Nicola Sapone w sądzie pierwszej instancji zostaje skazany na podwójne dożywocie. Paolo Leoni i Marco Zampollo na 26 lat, Elisabetta Ballarin, mimo że formalnie nie była członkiem grupy i jak w końcu ustalono, bezpośrednio nie przyczyniła się do śmierci ofiar, ale jednak miała wiedzę na ten temat, była świadkiem morderstwa Mariangeli i nic nie zrobiła. Zostaje więc skazana na 24 lata, podobnie jak Eros Monterosso. Andrea Volpe dostaje 30 lat, Pietro Guerrieri i Mario Maccione 16. Ostateczne wyroki nie różnią się zbytnio od tych z pierwszej instancji. Karę dla Maria Maccione, który w momencie popełniania przestępstw był nieletni, zaostrzono na przykład z 16 do 19 lat. Andrea Volpe z kolei dostał ostatecznie 20 lat, jako w cudzysłowie nagrodę za współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Pamiętacie, że to właśnie od niego właściwie zaczęły się wszystkie zeznania. Paolo Leoni dostał ostatecznie dożywocie. Możecie sobie wyobrazić, że ta sprawa wywołała we Włoszech ogromne kontrowersje i emocje. Rozpoczęły się ożywione dyskusje na temat związków heavy metalu, którego namiętnie słuchała grupa, z satanizmem i przemocą. Dostało się również zespołowi Slayer. Katolicy egzorcyści twierdzili, że członkowie bestii szatana byli pod wpływem diabła i że różne demoniczne przekazy ukryte były w piosenkach m.in. tego zespołu. Sprawa odbiła się echem również poza granicami Włoch. I nie wiem, jakie wy macie na ten temat zdanie, ale ja uważam, że zrzucanie winy na muzykę, filmy czy gry komputerowe jest jednak trochę niepoważne. Dorosły, nawet jeśli jeszcze młody człowiek, jest przecież na tyle rozwinięty i świadomy, że potrafi odróżnić rzeczywistość od fikcji, kreację artystyczną, która często może wykorzystywać przemoc czy jakieś niepokojące obrazy od prawdziwego życia. Wie też, co jest legalne, a co nie. I naprawdę myślę, że póki nie chodzi oczywiście o niedojrzałe emocjonalnie dziecko, to ani gry, ani muzyka nie są odpowiedzialne za zmiany, jakie mogą zajść w umyśle człowieka i popchnąć go do jakichś zupełnie odrealnionych, dewiacyjnych czynów. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że przecież wszystkie filmy kryminalne, podcasty kryminalne, to jest taka wręcz instrukcja dla potencjalnych przestępców, jak i co mają zrobić, a tak przecież nie jest. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Andrea Volpe, jeden z liderów grupy, jest już obecnie na wolności. Studiował m.in. filozofię, a w więzieniu nawrócił się na katolicyzm. Mieszka obecnie w okolicach Ferrary. Mario Maccione, medium grupy, wyszedł na wolność w 2017 roku. Napisał książkę pod tytułem L'inferno tra le mie mani – Piekło w moich rękach o swoich doświadczeniach z pobytu w grupie. Elisabetta Ballarin była dziewczyna Andrei Volpe, która uczestniczyła w morderstwie Mariangeli. Jeszcze w więzieniu skończyła studia na kierunku nauczanie w sztuce. Była również redaktorem więziennej gazetki. W 2020 roku pracowała w restauracji. Ojciec zamordowanej Mariangeli powiedział, że również ona, Elisabetta, była ofiarą bestii szatana. Nicola Sapone jest w więzieniu. Jak pamiętacie, został skazany na dożywocie. Studiuje filozofię i twierdzi, że jest niewinny. Paolo Leoni, który bezpośrednio nie uczestniczył w zabójstwach, ale był mentorem całej grupy i podżegał oczywiście do tych przestępstw, również nadal jest w więzieniu, gdzie pracuje jako stolarz. Zajmuje się również rapem. Wystąpił też do Trybunału Praw Człowieka z wnioskiem o rewizję swojego procesu, ale prośba została odrzucona. Eros Monterosso, od którego zaczęłam całą tę historię, jest też już na wolności, pracuje w sądzie w Pawii, planuje założyć rodzinę i mieć dzieci. I to już koniec tej przyprawiającej o dreszcze opowieści. Myślę, że odpowiedź na pytanie, dlaczego członkowie grupy zabijali, nie jest łatwa, ponieważ złożyło się na to bardzo dużo czynników. Gdyby nie charyzma i umiejętności manipulatorskie liderów grupy, być może nigdy żadne z tych zabójstw by się nie wydarzyło. A być może tak, ponieważ w grę wchodzą jeszcze narkotyki w ogromnych ilościach, morze alkoholu, trudne relacje z bliskimi, ojcowie w więzieniu skazani za morderstwo i uchodzący za satanistów, niechciana służba wojskowa, dziwne rytuały inicjacyjne polegające na zadawaniu sobie wzajemnie bólu, chęć kontroli i mocnych doznań i wiele, wiele innych. Elisabetta Ballarin twierdzi, że uczestniczyła w morderstwie Mariangeli, ponieważ zmusił ją do tego jej chłopak Andrea Volpe. Nicola Sapone miał podobno taki dar przekonywania, że zmusił do samobójstwa co najmniej kilka osób. Osoby wierzące powiedzą pewnie, że demoniczne opętania były tym, co doprowadziło tych młodych ludzi do aż takiej degeneracji. Każdy pewnie ma swoje odczucia, ale jakby nie było, dobrze, że każda z tych osób właściwie odpowiedziała za swoje winy i że w tym przypadku nic nie zostało zamiecione pod dywan. Szkoda tylko, że nie udało się im jednak wszystkiego udowodnić, ponieważ co do niektórych śmierci pozostają jedynie domysły i spekulacje. Na koniec jeszcze dodam, a propos muzyki, jakiej słuchała grupa i ich zainteresowań, że właściwie uważam, że wszystko jest dla ludzi, no może oprócz skrajnych rzeczy typu jakieś twarde narkotyki, ale naprawdę wszystko z umiarem. Tak jak we wszystkim, również i tutaj należy zachować rozwagę i zdrowy rozsądek, a wtedy na pewno żadna heavy metalowa piosenka nie uczyni z nikogo bezwzględnego mordercy czy satanisty. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że to wszystko nie było zbyt zawiłe i skomplikowane. I do usłyszenia za tydzień. Ciao!